Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć troszkę o własnym doświadczeniu herbacianym. To znaczy w tym względzie, żeby Wam poradzić, co zrobić, jakie herbaty kupować na początku kariery herbacianej. Przede wszystkim warto zacząć od ceny. I teraz trzeba by się było zastanowić nad tym, co chcemy kupić. No możemy na przykład chcieć kupić, tak jak większość z nas, prawda, herbaty torebkowe. No i na razie zatrzymajmy się przy właśnie tym, czyli przy tak zwanych szczurkach. Tutaj przede wszystkim bym wziął pod uwagę te herbaty, które są droższe. Dlaczego? Dlatego, że zawsze w tym przypadku ta firma ma jakąś renomę, ma, prawda, już wyrobioną markę, no i jest, czy też powinna być rzeczywiście dobra. Osobiście z tego typu herbat polecałbym przede wszystkim firmy takie jak Dilma, Ahmad Tea, czy na przykład Basilur. To są już, powiedzmy, te lepsze firmy. Natomiast wiadomo, że firm typu Tetley, Minutka, czy tego typu, już bym, że tak powiem, wyrzucił na zewnątrz, prawda? Jeżeli chodzi o Lipton, no to już bym się zastanowił, bo różne opinie na ten temat już słyszałem. Tak jak ja piłem, to ono ma dla mnie smak po prostu płaski, płaskiej herbaty. No ale na pewno jest lepszy niż tutaj Tetley czy Minutka. Także pamiętajmy, w tym przypadku to im droższa herbata torebkowa, tym oczywiście lepsza. Jeżeli chcemy z kolei pić herbaty sypane, no to też musimy się zastanowić nad tym, jakiej mają być jakości, prawda? No bo możemy na przykład kupić sobie chociażby, nie wiem, dajmy na to Bioactive, tak? No ona nie będzie jakiejś wysokiej jakości, ale na przykład Oxalis już będzie lepszy. I co w wypadku, prawda, czy herbat torebkowych, czy tych gorszych, powiedzmy, herbat sypanych, to co w takim przypadku zrobić, żeby mniej więcej orientować się w tym, co kupić? No, zajrzeć na YouTube i tam na przykład mamy chociażby filmy z czajnikowego.pl, gdzie jest na przykład wielki test herbat z Biedronki, wielki test herbat torebkowych. Takowe jak najbardziej są i z nich spokojnie możemy sobie tutaj korzystać. Jest na przykład bardzo fajne też porównanie, jeżeli chodzi o herbaty sypane, właśnie Oxalisa z Bioactivem. No i jeżeli już na przykład mamy herbaty sypane, już jak tam się trzymamy tego, to na przykład pytanie też takie, czego od nich chcemy, tak? No jeżeli chcemy na przykład tego, żeby ta herbata nas pobudzała, była mocna, prawda, takiego powera dawała, no to nie oczekujemy po smaku nic specjalnego, to kupmy na przykład porządny gunpowder. Czyli to jest inaczej herbata perłowa, herbata strzelnicza, prostrzelnicza, tak to można nazwać. I takie coś powinno kosztować, no, nie więcej jak 30 zł za 100 gram, to na pewno nie więcej, no. Za 20 zł, 25 spokojnie można takie coś kupić i to na pewno więcej jak 100 gramów. Oczywiście też szukajmy tych lepszych, prawda, gatunków. Moim zdaniem człowiek nie świnia, wszystkiego nie powinien żreć i pić również. Natomiast idąc dalej, też pamiętajmy o jednej rzeczy. Że jeżeli dana herbata jest, powiedzmy, tak bym to nazwał, no, popularna, codziennie podawana, prawda, no taka, powiedzmy, bardzo znana, w sensie takim, no, że jest jakby, no, codzienna, tak, no, że na co dzień to się pije, no też nie przejmujmy się ceną specjalnie. Jednakże, jeżeli mamy już na przykład
jakieś lepsze herbaty, typu na przykład Dahong Pao, czyli Wielka Czerwona Szata, to jest herbata Ulung, albo na przykład Tie Guan Yin, czyli Żelazna Bogini Litości, Oriental Beauty też, prawda, to są wszystko Ulungi oczywiście, to już wtedy musimy wziąć pod uwagę bardziej no, kwestię ceny, że im wyższa, tym lepsza, tak? No bo być może gdzieś, nie wiem, dajmy na to, chociaż nie wiem, czy jest taka możliwość, ale powiedzmy, kupimy Dahong Pao na przykład, nie wiem, za 30 zł za 100 gram. No, ja bym czegoś takiego jednak nie kupił, bo myślę, że byłoby to herbata raczej podłej jakości. Czyli jeżeli są to już herbaty, powiedzmy takie, bym powiedział, no, mające swoją markę, tak? To już tutaj bym jednak wydał dużo, dużo więcej pieniążków. To pytanie, tak jak mówię, czy tego chcemy, czy nie. Jak chcemy iść w tą herbatę, w jaki sposób i co ona jakby tutaj dla nas powinna robić. Kolejna kwestia to jest to, żeby dużo się pytać. I teraz właśnie przechodzimy do następnego rozdziału, czyli pytania, jakie zadawać. No jeżeli już chcemy wciągnąć się w herbatę na poważnie, to przede wszystkim należałoby sprawdzić, co dany sprzedawca na temat herbaty wie. Bo to jest bardzo ważne. Jak nic nie wie, to najlepiej wyjść, zamknąć drzwi i powiedzieć dziękuję serdecznie, do widzenia. Przede wszystkim warto wiedzieć na przykład, z jakiej części rośliny zbierany jest listek, tak? Najlepiej oczywiście, tak jak zawsze, to są te listki szczytowe, to mamy w reklamach, to wszystko na ten temat, to wiadomo, prawda? Powiedzmy też fajnie wiedzieć, na jakiej wysokości jest zbierane. Oczywiście może być też, powiedzmy, nie wiem, na niższych partiach zbierane, może być bardzo dobra herbata, nie powiedziałem, że nie. Ale generalnie też warto zapytać, dlatego że przynajmniej teoretycznie no, mistrz herbaty Lu Yu, żyjący w czasach dynastii Tang, mówił, że herbaty wysokogórskie są najlepsze, tak? Fajnie też na przykład wiedzieć, jaka jest gleba. No bo jeżeli na przykład mamy glebę skalną, no to wtedy te minerały fajnie ciągną. Ja bym tutaj na przykład bardzo polecał herbaty, powiedzmy, tak zwane antyczne. Bo tutaj trzeba, mówię, uważać, tu trzeba bardzo sprawdzać, bo no to też jest bardzo mocno reklamowany i tu trzeba bardzo, mówię, uważać, bo reklama dźwignią handlu, prawda, ale lepiej dokładnie sprawdzić, wywiedzieć się na forach innych tego typu. Przede wszystkim o co chodzi w herbatach antycznych? No chodzi o to, że te herbaty są bardzo stare, tak? Krzewy herbaciane, na przykład nie wiem, po 100 lat, po 200, po 300, prawda? Czasem i po 400 są takie. I dlaczego one są dobre? Dlatego, że one ciągną, prawda, te wartości minerały odżywcze i tak dalej z gleby bezpośrednio. Te korzenie mają bardzo głęboko. Także ja bym tutaj to w tym kierunku zdecydowanie poszedł. Oczywiście też bardzo dobrze jest, jeżeli na przykład dany sprzedawca, powiedzmy, dany sprzedawca, no, stara się nie naciągać. Ja wam podam przykład. Bardzo podoba mi się na przykład czajownia. Mówię jako jeden z przykładów, a potem w następnym rozdziale podam, z jakich sklepów warto korzystać, jeżeli chodzi o herbaty. W każdym razie dlaczego? Dlatego, że właśnie tamtejszy sprzedawca, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział, że na przykład herbata, która kosztuje 45 zł za 100 gramów, czyli taki, powiedzmy, wydawałoby się, no nie jest to jakaś super wysoka jakość, by tak się wydawało, jest bardzo dobra, rzeczywiście ona była bardzo dobra, a mógł mi namówić na przykład na dużo droższe herbaty, tak? Ale powiedział, że ta jest spoko. Jest jak najbardziej dobra, on ją sam ją pił i jak najbardziej pasuje i rzeczywiście pasuje. Z tym, że ja bym tutaj zrobił coś, czego nie robiłem niestety,
A uważam, że powinienem. To znaczy, zanim się wciągnąłem w herbaty, warto byłoby trochę pochodzić do herbaciarni, popróbować. Mamy różne herbaciarnie, prawda, w Polsce. Większość tych herbaciarni znajduje się oczywiście na południe naszego kraju, czy na przykład jest w Cieszynie herbaciarnia, mamy też herbaciarnie w Krakowie, we Wrocławiu. Generalnie w różnych tego typu miejscach, w Poznaniu też mamy herbaciarnie, oczywiście w Warszawie też, ale im dalej na południe, tym jest lepiej. No, im bliżej Czech, tym lepiej. Także to tyle, jeśli chodzi tutaj o, jeśli chodzi w tym temacie, powiedzmy, cenowym w temacie, tak to nazwijmy, dotyczącym, jak te herbaty sobie na początek dobrać. Warto również na to zwrócić uwagę. Na takie kwestie krajowe, bym powiedział. Kwestie oryginalności. I o co w tym chodzi? Ano na przykład o to, że ja osobiście no nie kupowałbym, powiedzmy, herbat typu sencia, na przykład z Chin. Oczywiście możemy. Może są nawet niedłe herbaty sencia z Chin, ale oryginalne są herbaty japońskie. I zielone herbaty japońskie charakteryzują się bardzo ciekawą rzeczą, mianowicie ich oksydacja przerywana jest przy pomocy pary wodnej. A daje to to, że taka herbata, ona w tym momencie zachowuje tą świeżość liścia, naturalność, umami, prawda, i tak dalej. Dlatego też w przypadku w ogóle zielonych herbat przede wszystkim korzystał z japońskich. Oczywiście są chińskie herbaty zielone, które są bardzo dobre, na przykład Longjing chociażby, czyli smosza studnia, jak najbardziej. Natomiast, tak jak mówię, lepiej tutaj z japońskich korzystać. Tak samo matcha też korzystajmy z japońskich herbat. Prawda? I warto też sobie zobaczyć, co gdzie jest moim zdaniem popularne, co gdzie jest od wieków używane, tak? No na przykład, powiedzmy, jeżeli chcemy dobrego ulonga, to przede wszystkim prowincja Fujian, głównie, oni mają bardzo dobre ulongi, i Tajwan, tak, tam są bardzo dobre ulongi. Właśnie stamtąd przede wszystkim sięga. Jeśli chodzi o płedy, no to oczywiście Yunnan, prowincja Yunnan w Chinach. Jeśli chodzi na przykład o herbaty, nazwijmy to po europejsku czarne, tak? W języku potonghua, czyli ogólnochińskim czerwone. No to w przypadku herbat tak zwanych czarnych po naszemu, to bym tutaj sięgnął głównie po, mówię ja osobiście, bo to może być różnie, różnie możecie mieć gusty i tak dalej, ale osobiście przede wszystkim bym sięgnął po Yunnan też, jak i również na pewno całkiem niezłe mają herbaty w Wietnamie, czarne też piłem, bardzo dobre w prowincji Hazian, jak również i mnie najbardziej zdecydowanie wpakują Indie. A Indie mają bogactwo, ogromne bogactwo herbat właśnie typu czarnego, tak jak tutaj u nas, czyli mamy na przykład Darjeeling, mamy też Assam, mamy również Sikkim, Manipur, Nilgiri, tak? Czyli już bardzo dużo tego mamy. I te herbaty są no różne, bardzo różne, prawda? Na przykład ja osobiście wolę Darjeelingi z drugiego zbioru, tak zwany second flush, który daje tutaj nam, powiedzmy, taką muskatelowość, czyli taką winogronowość, o, tak bym to powiedział, winogronowość wina, winność, winogronowość, o, w tym kierunku. Natomiast first flush uważam, że są osobiście, tak mówię, osobiście uważam, są przereklamowane i tutaj warto sięgnąć, jeżeli byśmy chcieli takie herbaty delikatniejsze, czarne, też mocniejsze są oczywiście, ale warto sięgnąć po
nepalskie herbaty. Dlaczego nepalskie herbaty? Dlaczego nepalskie herbaty? Bo Nepal tutaj, moi drodzy, jest tańszy, a jest bardzo dobry. Dlaczego jest tańszy? Bo robotnik tam zarabia mniej jak w Indiach. No i teraz słuchajcie, kwestia oczywiście, że tak to określę, przede wszystkim tutaj, no czego, no, oczywiście mam tam na myśli fair trade. Przede wszystkim, no, tutaj to ja bym w to tak bardzo nie wchodził, nie znam się na tym dobrze, natomiast trzeba też zauważyć jedną rzecz, że na przykład, powiedzmy, dana firma, firma X, i jest to tak bardzo często, posługuje się tym właśnie fair trade'em, przykładowo na 10% swojej plantacji, a pozostałe 90% już daje wiele do życzenia, prawda? Ale no już 10% przykładowo, czy tam ileś, nie wiem dokładnie jak to jest prawnie, ale już to może mieć ten certyfikat fair trade. Nieważne, że tam, prawda, pozostałym pracownikom no to płaci marne grosze, prawda? Ale tym 10% to płaci w miarę w porządku i już ma fair trade, już jest napisane fair trade, super po prostu. No, też bym na to uważał, tak? Tu już bym bardziej drążył, żebyśmy chcieli szukać, prawda, wiadomo, takich rzeczy tego typu. Oczywiście też, na przykład, jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, takich herbat, no nie jakiś super i tak dalej, mocniejszy, no to Ceylon na przykład jest też, bym polecał. Nuvala Eila chociażby, tak? Ceylon z tego rejonu. Każda herbata oczywiście jest specyficzna, to jest cały świat, to jest całe bogactwo. Ale mówię, moim zdaniem top off to jest Indie, Chiny i Nepal. Te trzy jakby. To są jakby dla mnie najlepsze. Oczywiście też są inne, prawda? I teraz, co jest dosyć istotne, to kolejny rozdział, herbaty aromatyzowane. Warto czy nie warto? No przede wszystkim powiem tak. W przypadku herbat, które są już no, osadzone w tradycji, osadzone jak stuletnie drzewo, no to bym wtedy jak najbardziej takie herbaty kupował. Z tym rzecz jasna, no też nie byle co, tak? Lepiej wydać troszkę więcej na lepszą herbatę organiczną. I na przykład mamy chociażby bardzo popularny Earl Grey. Na co zwracam uwagę? Na bergamotę. Czy bergamota jest naturalna, czy prawda, to jest ekologiczna ta bergamota i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze. To jest pierwsza sprawa. To samo przy Lady Greyu. Też mamy na przykład taką herbatę jak mieszanka fryzyjska. Też bardzo znana, bardzo stara, tak? Mamy herbaty typu breakfast tea, prawda? Przepraszam, English breakfast tea, tego typu. English afternoon tea. Mamy też na przykład herbaty, które są, no, ja bym już bardzo polecał, herbaty na przykład, i to w Wietnamie występują takie herbaty, jak i w Chinach, herbaty, gdzie mamy na przykład chociażby tutaj na przykład takie malutkie kwiatuki chryzantemy. Mamy też na przykład herbaty z dodatkiem wiecie, trochę muszę sobie przypomnieć, ale na przykład imbirem się też aromatyzuje herbaty delikatnie. Też jaśminem, o właśnie jaśmin miałem na myśli. I te herbaty na przykład jaśminowe leżą razem z tymi kwiatami i one się same jakby aromatyzują tym kwiatem. I to jeszcze jest bardzo stare, to się już używa od dawna. Także jak najbardziej z tego bym korzystał. Natomiast ze wszelkiego rodzaju truskaweczki, dodatkiem tam herbatki, nie wiem, pomarańczki, cytrynki, nie wiem, lici, czegoś tam jeszcze. Jak chcecie, ja bym z tego nie korzystał. Dlatego, że tutaj no, ta herbata jest, powiedzmy, troszkę gorsza. Pozwólcie zapalę światło, bo trochę ciemno jest.
to już ta herbata jest troszkę, powiedzmy, gorszej jakości. W sensie, no nie musi być dobra, bo już ten smak tej herbaty zostanie jakby przykryty przez aromaty. Tak ja mówię, czyli jeżeli jest tradycja, prawda, tradycyjna herbata, ma swoje te, zawsze, pamiętajmy o tym, że zawsze tradycja jest ważna, zawsze to, no jest istotne dosyć, tak? No dobra. No to teraz ostatnia rzecz, czyli co sobie kupić, żeby parzyć herbatę? No mamy różnego rodzaju parzydełko, oczywiście. Nie wiem, jajeczka, prawda, jakieś tam kubeczki, inne tego typu. Po pierwsze zwróćmy uwagę na jedno. Przede wszystkim, w czym chcemy parzyć. Jeżeli chcemy parzyć w kubku, pić tego dużo, to bym po prostu sobie kupił kubek z zaparzaczem. Na pewno bym nie kupował zaparzaczy typu jajeczka, jakieś tam na sznureczku, jakieś inne. Nie. Dlaczego? Dlatego, że liść musi się rozłożyć. On musi mieć miejsce do tego, żeby oddać swój aromat, smak i tak dalej. To jest bardzo ważne. On musi się odpowiednio rozłożyć w tym swoim, tym, tak? Osobiście ja bym bardzo radził zainwestować, jeśli byśmy chcieli pić z mniejszych naczyń i w ogóle bym radził zainwestować, coś, co się nazywa gajwan. Ja już to wielokrotnie pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Tak, to jest gajwan. Widzicie? Główna część. Mamy też tutaj, oczywiście moi kochani, tą część czarkową, prawda, czarka, o. Jak i nie zawsze jest część dolna, ale dobrze, żeby ta dolna część była, dlatego, że wtedy jest łatwiej taki gajwan chwycić. Co taki gajwanik daje? Przede wszystkim te liście mogą się rozwinąć porządnie. Zobaczcie, to jest, o, tu jest dużo miejsca, tak? W tym. Mamy bardzo dużo miejsca w środku i te liście się rozwiną. Po drugie, jeżeli damy małą ilość wody i wlejemy do takiego gajwana, to możemy poczuć zapach. Takie zapachy herba są nieraz piękne. I warto w taki zapach się zanurzyć, tak? Poczuć to dokładnie, jak to wszystko tutaj, prawda, pachnie. Jak to, można powiedzieć, no, pieści zmysły, tak to nazwijmy, tak? A użycie gajwana jest bardzo proste, po prostu bierzemy tutaj troszeczkę w tym kierunku tą górną część, prawda, i zalewamy, tak? W ten sposób. Można jedną ręką. Także taki gajwan jest bardzo przydatny. I ja bym rekomendował tutaj zdecydowanie picie herbat. No nawet nie z filiżanek, chociaż filiżanki bardzo lubię. Ale z czarek. Z czegoś takiego, tak? Oczywiście, ta na przykład była droższa. Ona kosztowała, nie pamiętam już dokładnie ile, ale coś chyba około 60-100 zł jakoś tak. Mniej więcej. No, ale ta już jest droższa, to już ma swoją markę, renomę i tak dalej. Ale czarkę możemy spokojnie kupić za 20 zł. A dlaczego czareczka? Dlatego czareczka, że czymś takim można bardzo sobie, słuchajcie, dobrze wyczuć smak herbaty. No jak mamy z wielkiego kubka, no to tego nie wyczujemy dobrze. Po prostu będzie. Bo Chińczycy w ogóle dzielą, fajnie dzielą sposoby picia herbaty. Mamy sposób właśnie taki picia właśnie z czarek, tak? Jak i sposób taki, no, czyli żeby smakować tą herbatę. Ja ten sposób preferuję. Jaki mamy sposób taki, żeby się po prostu herbaty napić zwyczajnie, tak? Mamy jeden sposób albo drugi. Dlatego w to bym tutaj, słuchajcie, zainwestował. Ale przede wszystkim gajwan. Gajwany są różne. Możemy kupić gajwany, prawda, za, powiedzmy, nie wiem, 30 zł, a możemy kupić i za 500-800 zł, jak ma na przykład Andrzeja Bero chociażby, który jest, no, osobiście je robi, prawda, i tak dalej, tak? Gajwan oczywiście służy przede wszystkim do herbat typu ulung, jak i do herbat typu, moi drodzy, puer. Natomiast ja używam go
de facto do wszystkich herbat, ale najczęściej do herbat Hongcha, do herbat typu Puer, prawda? No troszkę rzadziej do herbat zielonych. Bo do herbat zielonych mamy, to już jest lepsze, mamy Hohin. Tak. No i to jest Hohin, prawda? Widzimy, że ma tutaj takie dziureczki, prawda? To jest Hohin. Tak wygląda. Ale też mamy na przykład, to jest chiński. Notabene, natomiast przede wszystkim Hohiny to są japońskie. To jest ceramika Bankojaki, to jest japoński. Ja wam tutaj nie pokażę, może się uda. O, nie, nawet się chyba uda. Siateczkę mam w środku tutaj. I taki Hohin służy do herbat już lepszych, typu na przykład Gyokuro, wysokiej jakości Sencie, na przykład Shincie. To już właśnie w takim Hohinie. Dlaczego takie coś? Dlatego, że on tutaj nie pozwala przejść tym drobnym listeczkom. Dlatego Hohin. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, sobie zrobić herbatę w pracy, sobie zaparzyć, no boimy się, że nam się rozwali, prawda? Porcelana czy coś innego, to warto sobie zakupić. A no coś takiego na przykład, to jest marokański czajniczek, ładnie wygląda, prawda, efektownie się prezentuje i można sobie tutaj nalać taką herbatę. On służy oczywiście do herbat tak typowo jest dedykowany herbatą oczywiście właściwie jednemu gatunkowi, to jest gunpowder z dodatkiem mięty nana, prawda, i dużą ilością cukru. Tak się pije w Maroku. Ale ja go używam do wszystkiego i jest całkiem spoko. Oczywiście też co jeszcze mamy? Na przykład jak chcemy sobie, powiedzmy, fajnie nalać herbatkę, tak, to mamy na przykład coś takiego. To jest Kyushu na przykład. Można sobie fajnie operować. Zielone herbatki też można jak najbardziej tutaj do tego użyć, bo to jest oczywiście japoński. Japończycy głównie tutaj korzystają z zielonych, prawda, herbat. Także to. No co jeszcze? Mam na przykład czajniki typu Dobin, prawda, i tak dalej. Ja bym też tutaj zainwestował, jeśli chodzi o sprzęt do herbaty, tego akurat nie mam, w czajniczek z regulacją temperatury. Dlatego, że oczywiście można poczekać pewną ilość czasu, żeby nam ta herbata ostygła. Głównie to tyczy herbat zielonych, gdzie ta temperatura powinna być niższa, czyli na przykład 80 stopni, w niektórych przypadkach 60, jak mamy te lepsze herbaty, to był Gyokuro, no, prawda? Także to bym w tym kierunku sięgnął. Oczywiście też, jeśli chodzi o herbaty, to też chciałem wam zaznaczyć jedną rzecz, co ja wam bardzo bym wam polecał. Bo też zapomniałem tego powiedzieć na początku. Polecam wam również herbaty z Rwandy. Szczególnie herbaty ze sklepu Amakuru, dlatego że po pierwsze to są dobre herbaty, po drugie kupując te herbaty wspomagamy dzieci. I to rzeczywiście to fundacja Salvati, oni rzeczywiście pomagają i to rzeczywiście jest, można powiedzieć, takie prawidłowe, dobre first trade. No i taka jedna rzecz jeszcze, mianowicie wielu z nas chce pić macie. To jest popularna rzecz. Tutaj na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim na to, czy jest to macia z Japonii, czy z Chin, bo chińskie podróby też są. I tego nie kupujcie. Przede wszystkim kupujcie, moi drodzy, właśnie z Japonii. Najlepiej sprawdzić, poczytać, zapytać się na forum, ale powiedzmy taka herbata, to już jest droga, ona za na przykład 40 gram kosztuje 83 zł w sklepie na Gomi. No i teraz właśnie co jeszcze tutaj do tej maci zainwestować? W zasadzie de facto nic specjalnego. To znaczy wystarczy spinak do mleka i zwykła miseczka. Oczywiście jeżeli chcemy tutaj być bardziej zgodni z tradycją, no to możemy sobie kupić na przykład, o, to jest typowa miska do maci. Prawda? Tak wygląda.
I ona jest duża, nam się nie osklapie, prawda? Tu mamy oczywiście jeszcze pędzelek. Pędzelek nazywa się ciasen. Taki pędzelek trzeba co jakiś czas wymieniać, ale jak najbardziej fajnie tą macie rozszczepuje, daje dobrą pianę. Możemy też kupić oczywiście, moi kochani, ciasiaku do tego, czyli taką jakby bambusową łyżeczkę, tak to nazwijmy. I w zasadzie tutaj, tak jak mówię, no przede wszystkim zwróćmy uwagę na też tą jakość tej herbaty. Jeżeli kupujemy macie, to jest trochę, tak jak mówię, przereklamowane, no ale trudno. Najlepiej kupić macie, która się nazywa ceremonialna, prawda? Oczywiście pytanie, co to znaczy macie ceremonialne i tak dalej, tak, to można sobie rozkminiać. Ale tak jak mówię, jak jest zapisane ceremonialna, to oczywiście lepiej niż kulinarną, bo kulinarna macia też może być dobra w sensie do kulinariów, ale służy do kulinariów. Czy na przykład do lodów, prawda? Do moci, do innych tego typu rzeczy. No teraz powiedzmy tutaj jeszcze, do czego by tu przejść na koniec? Myślę przede wszystkim, że warto byłoby na końcu zwrócić uwagę na sposób podania herbaty, czyli na piękno jej, tak? Herbata wymaga, dobra herbata wymaga piękna. Czyli patrzmy na to, czy ta filiżanka jest ładna, czy ta czareczka jest ładna, jak się ta herbata prezentuje. Na przykład zobaczcie, to jest, powiedzmy, kolor biały, bardzo fajnie się na białym kolorze prezentuje herbata, tak? Każda właściwie herbata się pięknie prezentuje, bo fajnie się to odbija. Na przykład tutaj się właśnie o to pytałem. Zobaczmy, jak to wygląda, bo fajnie właśnie no, mieć to piękno, tym pięknem się otaczać. I wreszcie na sam koniec, z jakich firm herbacianych korzystać? Z jakich ja korzystam osobiście, jakie polecam? No przede wszystkim, już mówiłem o czajowni. Ale też rzecz jasna, T-Mail, on jest w Warszawie, niedaleko placu Wilsona, DT również, Puel.pl, Laja, One Cup of Tea, czajnikowy.pl, też mają bardzo dużą ilość herbat, bardzo są rozbudowani, dużo mają informacji na te tematy. Mam tu na myśli e-herbatę, też można sobie z nich skorzystać, rzecz jasna. Różne są opinie na różne tematy, różnych sklepów i tak dalej. No ale ja w każdym razie na tych sklepach się nie naciąłem. Także z tego korzystajcie. Sklepy typu 5 o'clock i tak dalej, oczywiście one są lepsze zdecydowanie niż tutaj jakieś tam, prawda, dajmy na to torebkowe herbaty, czy bioaktywy i tak dalej. Ale ja bym raczej przedmiał wszystko w kierunku internetu, gdzie tutaj robią to pasjonaci. Warto też na przykład sięgnąć do Art of Tea, chociażby też. Także mamy całkiem spory wybór. Można też, rzecz jasna, jak mamy pieniążki, sobie pojechać do Republiki Czeskiej. Tam też mają dużo herbaciarni. Tam jest o wiele większa kultura herbaciana niż u nas. I przede wszystkim mówię, dużo czytać, dużo korzystać. Jest książka Anny Brożyny, prawda, na temat herbaty. Jest książka stara, już ma swoje lata. Książka oczywiście Rafała Przybyloka, czajnikowy. Także tutaj pamiętajmy o tym, żeby właśnie dużo czytać przede wszystkim, dużo rozmawiać na forach. Również mamy prawo do błędów, do pomylenia się. Do tego, żeby ktoś się pomylił. I tak jak mówię, przede wszystkim
Najważniejsze jest to, czego oczekujemy od herbaty. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę i pijcie dobrą herbatę, bo moim zdaniem na złe szkoda czasu po prostu, szkoda życia. A jakby ktoś pytał, jaką piłem, to piłem Manipur Wild Tea. Z Indii oczywiście.